Dzień dobry. Dzień dobry. Wróciliśmy, żyjemy. Nie wiem, czy śledzicie, czy nie, ale byliśmy na imprezie z okazji ku Północki. Bardzo fajne pogańskie ognisko. Kasia Leśnoludkowa tak się zrobiła. Wypiła 1,5 ciepłego piwa. Co on zdradzasz? Że teraz musi ten... Zbiera na przeszczep wątroby i musieli sprzedać samochód i jeździ biedna rowerem. Także jesteśmy z tobą, Kasiu, dasz radę. A w tym filmie chodzi o to, że powstał taki pomysł i powstała grupa na Facebooku. Anonimowych alkoholików. Już nie anonimowych, bo wszystkich z imienia i nazwiska już wymieniliśmy, kto tu jest alkoholikiem. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Mało i Średnio Znanych YouTuberów lub coś w tym guście, bo nie pamiętam dokładnie. I chodzi w niej o to, że żeby w naszym polskim, małym, smutnym jak pizda YouTubku było trochę weselej i będziemy sobie na niej wszyscy słodzić. A tak naprawdę to nie. Mam nadzieję, że będzie taka popelina jak na elektrodzie. Ale zachęcam wszystkich, którzy chcą i lubią jakieś tam różne formy współzawodnictwa. I współpracy. I współpracy również też, ale głównie współzawodnictwa, bo jesteśmy Polakami i będziemy tam patrzeć, kto ma lepiej niż sąsiad, kto ma więcej, lepiej i tak dalej. Będziemy sobie wymyślać wspólnie jakieś różne challenge i tak dalej. Może będą, mam nadzieję, powstawać filmy tematyczne, gdzie jeden będzie na jednym kanale, a jego kontynuacja na innym i tak dalej, i tak dalej. To już wszyscy, którzy dołączą, między sobą ustalą. Jakoś spróbujemy tam stworzyć na pół działającą demokrację, pomieszaną trochę z dyktaturą. Ale to się okaże. Może tak, a może nie. Zależy, jak się będziecie zachowywać. Chyba jak ja się będę zachowywał. Na początek wiem, że takie bele co, ale nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele. W tym roku na początek challenge będą, czy będzie ziemniok roku, pomidorek roku i cebula roku. Będziecie mogli swoje tam pędzić, hodować i tak dalej i porównać sobie, że macie lepszego niż tam ktoś tam, prawda? I my w pomidorkach przegramy, ale przegrani też muszą być i za pierwsze i ostatnie miejsce nagroda będzie ta sama, czyli żadna. I mam nadzieję, że jest to wystarczająca zachęta dla wszystkich. Ja się z kilkoma takimi, których uznam osobiście, że są godni, czyli jest u nich tak samo dobrze, czyli źle jak u nas, się skontaktuję, a jak się z wami nie skontaktuję, to się nie obrażajcie, bo to bardzo dobrze o was świadczy. Będziemy kontaktować się pewnie na Instagramie też, jakby co. Miejcie to na uwadze. Na Instagramie, na Facebooku grupa jest założona tak, że można do niej dołączać jako fanpage, czyli jak macie fanpage'a, możecie sobie dołączyć fanpage'em i nie zdradzać nam swoich danych osobowych. No i to chyba tyle i być może w tym tygodniu wrócimy do nadawania naszego swojego programu. Dziękuję za uwagę. Pożegnaj się. To już było to. Pa! Dobrze.